To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części programu Łukasz Wardyn. Na polskim rynku kapitałowym inwestorzy chyba wierzą w Allegro, bo jak patrzyłem przed chwilą, to znowu ta spółka na poziomie 88 zł z okładem, więc bardzo wysoko. No i jak spojrzymy na Allegro w konfrontacji z gigantami światowymi, takimi jak eBay czy Amazon, no to widzimy, że na przykład proporcja C do Z w wypadku Allegro jest zdecydowanie wyższa niż w wypadku tamtych wielkich firm, czego niektórzy no jednak na dłuższą metę się obawiają. Powiedzmy, że Allegro zwiększy dynamikę zysku swojego, zupełnie strzelam tak obrazowo o 100%, to i tak przecież będzie w okolicach 85 czy wyżej cena zysk. No to jest, no widać, że po prostu to bardzo spekulacyjnie trzeba do tego podejść. Przed debiutem, w dniu debiutu ja mówiłem, że mnie nie zdziwi 30 cena zysk i 200 cena zysk na Allegro. Ale na pewno, co jeżeli coś można podpowiedzieć, to że warto obserwować właśnie tę akcję Amazona. Tam są ci sami inwestorzy instytucjonalni, globalni na Amazonie i na naszym rynku. Nie łudźmy się, jeżeli Amazon zacznie być wyprzedawany, od razu zmieni się nastrój na Allegro i tutaj inwestorzy zupełnie bez sentymentów mogą wychodzić, tym bardziej, że mają wielki zapas w postaci zysków, nie tylko globalnie, ale nawet na samym Allegro. Na razie powoli Allegro zbliża się do tego szczytu, który jest troszkę wyżej niż 90 zł, więc to byki cały czas są jednak w przewadze niedźwiedziom. W tym momencie pozostaje właśnie czekać na to, że no zadziała ten opór i gdzieś tam podwójny szczyt. To jest jedna kwestia, która dotyczy samego Allegro, ale myślę, że również inwestorzy oglądają właśnie wykres Amazona. Tam już sytuacja wygląda gorzej. No z tego drugiego szczytu, niższego jednak, mocno zawróciły akcje, gdzie są teraz na wsparciu. Nie ma miejsca na jakiś mocniejszy, kilkuprocentowy spadek, żeby to było bez konsekwencji dalszych. Spadek o kilka procent to może być początek mocniejszego trendu spadkowego, więc to trzeba oglądać. Na razie cały czas wygląda to nieźle. Dla akcji Allegro, dla Amazona, no jest dużo ostrzeżeń, ale jeszcze nie ma sygnału sprzedaży, ale to trzeba obserwować. A jest jeszcze inny aspekt tej całej sprawy, bo Amazon to firma, która no może stać się za jakiś czas, może już wkrótce, dużo poważniejszym konkurentem rynkowym, branżowym dla Allegro tu w Polsce. To myślę będzie zależało głównie od tego, czy w którym momencie Amazon jest w stanie uznać, że to jest wartościowy rynek dla nich. Na razie przez lata tak naprawdę tak nie uważał, więc jest to jakieś zagrożenie, ale to też myślę potrwa, zanim będzie w stanie konkurować z Allegro. Ale może konkurować, no bo ja tutaj zawsze wracam do tego przykładu AliExpress, który naprawdę z niewielką promocją był w stanie zaistnieć na polskim rynku, a to jest, jeżeli chodzi o obsługę, w jaki sposób tam się kupuje, jakie są czasy dostawy, no to no nie można tego porównać do Allegro. Amazon ma tutaj zaplecze logistyczne, żeby zacząć efektywnie i sprawnie działać w Polsce, więc no to na pewno by było wydarzenie i ważna informacja dla posiadaczy akcji, jeżeli faktycznie definitywnie by zdecydowano wejść w Amazonie na nasz rynek. Inna wielka firma, Rolls-Royce, producent
silników lotniczych między innymi, co no, jest obciążeniem w tym czasie dla firmy. No i firma chce jakoś przetrwać pandemię. Rolls-Royce chce zdobyć na rynku 5 miliardów funtów poprzez emisję akcji, obligacji, pożyczki. No, 2 miliardy funtów już zdobyte. I można powiedzieć, że rynek powiedział gratulacje, z ceny 100 do chyba 240, bardzo szybki strzał, więc tak wielka firma z tradycjami, no widać jakie mogą być tu mocne spekulacyjne ruchy, nic tylko to wykorzystywać, ale akurat branża, sektor, na którą Rolls-Royce ma największą ekspozycję, no to jest właśnie ta najgorsza branża, czyli lotnicza, i na razie nie wygląda na to, że coś się ma poprawić. Rynki tutaj miały takie pesymistyczne podejście do branży lotniczej, tej międzykontynentalnej, że w pierwszej połowie przyszłego roku kalendarzowego nic się nie wydarzy, ale w drugiej już będziemy wracać do normalności na podstawie Chin, gdzie ten ruch lotniczy ponoć wrócił, bo zawsze myślę, w przypadku Chin warto o tym mówić, ponoć wrócił do 80% sprzed pandemii, więc można było tutaj jakieś optymistyczne scenariusze kreślić. No ale czy tak będzie? Jak długo będzie trwała ta pandemia? Tego jeszcze cały czas w cenach akcji nie ma. Widać, że inwestorzy naprawdę zachowują się w tym momencie bardzo optymistycznie, tak właśnie jak na szczytach poważnej hossy, no bo w Stanach Zjednoczonych cały czas mamy jeszcze poważną hossę i takie dość ewidentne sygnały właśnie cały czas ignorują, bo a co jeżeli ta pandemia zostanie z nami jeszcze na dłużej? Widać, że w ogóle o tym inwestorzy w tym momencie nie chcą o tym myśleć. Przenosimy się na rynek kryptowalut. Bitcoin ostatni miesiąc ma udany, idzie w górę do poziomu mniej więcej 13 tysięcy dolarów za sztukę. No, w przypadku Bitcoina, co jest ciekawe według mnie, no to jest taki naprawdę własny impet, który te aktywa mają, te kursy mają. No bo myślę, że no nie jest uzależniony od euro-dolara, no mieliśmy ostatnio taki krótkoterminowy trend wyprzedaży dolara, ale Bitcoin się lepiej zachowuje. Widać dzisiaj złoto na przykład spada, bo dolar zaczął trochę zyskiwać w stosunku do euro. Na Bitcoina to, dla Bitcoina to nie ma znaczenia. Inwestorzy na pewno bardzo optymistycznie podeszli do tego sygnału, to bodajże od PayPala, który umożliwi działanie w kryptowalutach, więc jest trochę takich sygnałów. Czy to są sygnały na to, jakieś fundamentalne dla Bitcoina? Zdecydowanie nie, bo to nie ma znaczenia, to jest tylko i wyłącznie spekulacja. No ale cóż, no kurs bardzo mocno wzrósł, jeżeli spojrzymy od tego dołka marcowego albo nawet na przestrzeni kilku tygodni, to mamy poważny ruch w górę, gdzieś tam za chwilę jest pewnie, może być potencjał testowania tego poziomu 14 tysięcy, więc no spekulacyjnie to na pewno jest jedno z aktywów, które do tej swojej listy najpopularniejszych instrumentów powinno się dodać, obserwować, no a dla tych najbardziej agresywnych spekulantów no po prostu działać na tym. Dużo spekulacji w tych czasach, mówił o tym Łukasz Wardyn z CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A w drugiej części programu Maciej Leścioż, też z CMC Markets, będziemy mówili o tym, jak wyglądają i będą wyglądać amerykańskie rynki przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko o tym.